Co oznacza obmycie nóg apostołom przez Jezusa podczas wieczerzy paschalnej? Do czego napomina nas Jezus, mówiąc wtedy: jeśli ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdyż według tego czynić będziecie. Mężczyzna lat 45. Jest rzeczą bardzo zaskakującą, być może na pewno interesującą dla wielu. To, że trzy pierwsze Ewangelie zwane synoptycznymi, Mateusza, Marka i Łukasza, dają opis ostatniej wieczerzy w sposób bardzo zbliżony do siebie. Natomiast święty Jan w swojej Ewangelii przedstawia jako główne wydarzenie tej ostatniej wieczerzy umycie nóg przez Chrystusa apostołom. Pamiętamy, jak Piotr bronił się przed tym. Nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Bronił się, bo doskonale wiedział, co znaczy ten gest. Dla Żydów umycie komuś nóg było czymś tak poniżającym i upokarzającym nawet, że mogli to czynić niewolnicy czy słudzy nieżydowskiego pochodzenia. A Pan Jezus, mimo to, mimo oporów Piotra, przeodział się, przepasał się prześcieradłem i nogi Piotrowi i pozostałym apostołom umył. I postawił na koniec pytanie: czy wiecie, czy zdajecie sobie sprawę z tego, co wam uczyniłem? Jeżeli ja, wasz mistrz i Pan, raz jeszcze podkreślił swoją godność boską i nauczycielską, jeżeli ja, ktoś taki, umyłem wam nogi, to i wy winniście sobie nogi nawzajem umywać. To znaczy, w swojej miłości do drugich nie cofnąć się przed niczym, co mogłoby się wiązać z poczuciem poniżenia czy upokorzenia. Autentyczna miłość nie zna takich odczuć. Autentyczna miłość każe to przezwyciężać. Słyszałem niedawno, jak ktoś wspominał naukę Ojca Świętego Franciszka, który zapytał ludzi: jak wy dajecie potrzebującym wsparcie? Czy dając chociażby drobny pieniądz, patrzycie mu w oczy? Czy nie macie jakiegoś wielkiego dystansu wobec niego? Czy za wszelką cenę, dając coś, nie chcecie od tego człowieka uciec? Jeżeli dajesz dar, a jest on darem twojego serca, to daj go z serca. To spójrz w oczy. To przygarnij. I tutaj się przypomina jeszcze inna scena. Tym razem zawdzięczamy ją Janowi Pawłowi II, kiedy był podczas jednej ze swoich pielgrzymek w Indiach i był w leprozorium i zdobył się na odwagę pocałowania człowieka trędowatego w jedyne maleńkie miejsce na czole, które jeszcze nie było zaatakowane przez tą budzącą przerażenie chorobę. Jak ktoś kocha, to nie ma dla niego żadnej posługi, która by była poniżająca. Takiej miłości uczy nas Chrystus i to właśnie na ostatniej wieczerzy, dając ją jako naukę i wskazanie dla swoich uczniów. Mamy sobie nawzajem
w taki sposób, nie inny, okazywać miłość.